Okej. W takim razie zaczynamy. Ja nazywam się Błażej Święcicki, znany też jako MEWP. Opowiem wam dzisiaj historię swojego życia i parę słów o gicie. Ale zanim wam powiem, pewne, nie wiem, ostrzeżenie. Będę głównie pisał w konsoli. To nie jest dlatego, że jestem jakimś hakierem, który lubi konsole, tylko dlatego, że z praktyki widzę, że wszyscy, którzy próbowali używać graficznych narzędzi do Gita, bardzo szybko się przekonali, że jednak konsola jest wygodniejsza. Jednak Git jest narzędziem dla programistów, ewentualnie dla administratorów, a nie dla zwykłych użytkowników, więc wygodniej pisze się to tekstowo. No więc dawno, dawno temu pisałem sobie kod. To był mój pierwszy duży projekt. I jak pisałem ten kod, to skończyłem pewien etap i wrzucałem go na serwer, żeby sobie działał. Jak można się łatwo domyślić, jak ktoś z was kiedyś programował, to wie, jak to wygląda i wie, że ten program nie działał po wrzuceniu. No i teraz musiałem się dowiedzieć, co zepsułem. I teraz trudno było się dowiedzieć, nie mając starszej wersji kodu, bo nie wiedziałem, co się zmieniło, nie wiedziałem, gdzie może być błąd. Miałem paręnaście czy parę tysiąc plików z kodem i był generalnie problem. No więc postanowiłem coś z tym zrobić. Oczywiście pierwszym, najprostszym rozwiązaniem jest skopiowanie katalogu ze starym kodem i trzymanie wielu katalogów. To nie jest dobre rozwiązanie. Ale tym, którego faktycznie użyłem, było użycie programu przeznaczonego do tego. To był Git. Git służy do tego, żeby przechowywać różne wersje kodu jakiegoś programu. To jest istotne, że to jest kod, a w każdym razie tekst, a nie na przykład obrazek, ale o tym zaraz. Natomiast dzięki temu byłem w stanie wrócić do starszej wersji, co, jak się przekonałem później, jest bardzo ważne. Bo tak jak jeszcze kiedyś moje aplikacje miały jednego użytkownika, mnie, jak je testowałem, tak ostatnimi czasy muszę wprowadzać jednak zmiany do systemów, które są używane parę dziesiąt razy na sekundę, czy więcej. W takiej sytuacji, jak coś przestanie działać, to jednak trzeba to szybko przywrócić. Druga sytuacja, która mi się zdarzyła gdzieś w międzyczasie, była taka, że pisałem nawet dużo mniejszy program, ale z kolegą. I tak ja pisałem część, dawałem to koledze, on pisał kawałek, dawał to mi z powrotem, jakoś tam się synchronizowaliśmy, aż się nie okazało, że zmodyfikowaliśmy ten sam plik. Jak zmodyfikowaliśmy ten sam plik, to było, ale którą część kodu zmieniałeś? No tą. No dobra, to coś spróbuję z tym zrobić. Ale ja zmieniałem tą część i to zależy też, nachodzi trochę na to, co ty robiłeś. I generalnie nie było to trudne do rozwiązania, ale jak trzeba było zrobić coś, w sensie wykonać faktyczną pracę, żeby po prostu wziąć kogoś zmiany, to to już zniechęcało. Dlatego ku jego niechęci, mając już doświadczenie z pracą samemu, powiedziałem mu, teraz będziemy korzystać z Gita. A on, nie chce mi się tego uczyć. To powiedziałem, że nie ma wyboru. Zadziałało. Przekonał się. Więc jak to faktycznie działa? Okazuje się, że Git jest całkiem prosty. Mamy sobie katalog z kodem, stworzymy go, program bez nazwy 5. Nazwa tego katalogu nie ma żadnego znaczenia, by the way. I tworzymy w nim nowe repozytorium Gita. Co to jest repozytorium? Repozytorium to jest katalog z kodem, w którym Git coś tam robi. Jak widać, daje nam to komunikat, z którego nie wynika, że był błąd, więc zakładamy, że nie było błędu. I co tu mamy? W tym katalogu na razie nie ma nic. Napiszmy więc jakiś kod w jakimś dziwnym języku.
pasek trochę przeszkadza. Już. Tak, zrobię. Kod programu nie ma żadnego znaczenia w tym momencie. To jest Hello World w bardzo dziwnym języku. I teraz mamy nasz pierwszy program, to jest początek programu, który przejmie władzę nad światem, ale zanim to zrobi, musimy dbać o to, żeby mieć jakąś historię tego, co robiliśmy, z różnych przyczyn. Na przykład, bo chcemy wiedzieć, co zmieniliśmy. No więc co dalej? Mamy to nasze repozytorium zrobione za pomocą komendy git init. I teraz musimy powiedzieć gitowi, że chcemy coś, że chcemy, żeby nasz katalog cały na przykład był zarządzany przez, znaczy zarządzany, żeby zajmował się nim git. Robimy to za pomocą komendy git add kropka. To dodaje nam kropkę. Kropka to jest aktualny katalog do repozytorium. Szybko sprawdzimy za pomocą komendy git status, że faktycznie są zmiany jakieś i to jest nowy plik main.rs. I co się właśnie stało? Powiedzieliśmy gitowi, teraz w tym katalogu stworzyliśmy nowy plik i chcemy, żeby ten plik razem z całą resztą, żeby jego historia była przechowywana w gicie. Sprawdziliśmy potem, że faktycznie dotarło to do niego i faktycznie będzie to robił. Ale tej historii jeszcze nie ma. Żeby zacząć ją tworzyć, musimy zrobić coś, co się nazywa commit. Commit powoduje zapisanie aktualnego stanu naszego repozytorium do historii. Wpiszę więc git commit. Po prostu. Wszystkie komendy, jeśli nie powiem inaczej, będą zaczynać się od git. Git to jest program, który ma swoje subkomendy. Tych subkomend jest parę dziesiąt. Wy musicie znać około 5-6 z nich, więc to nie jest problem. No. Wpisałem git commit i otworzył mi edytor tekstu. Teraz widać, co jest w tym pliku. Jest napisane, proszę, napisz wiadomość do commita jakąś. Co to jest wiadomość do commita? To jest informacja dla nas, co w tym commicie jest. Ta informacja jest bardzo ważna, dlatego że generalnie jak tych zmian będziecie mieli parę dziesiąt albo parę tysięcy, to znalezienie jednej pojedynczej będzie trudne. Więc potrzebna nam jest informacja, co zrobiliśmy. Na pierwszy commit najczęściej się pisze initial commit, ale ja napiszę tutaj, żeby być poprawnym i w ogóle, napiszę zaimplementowane hello world. I coś takiego zapiszę do tego pliku i z niego wyjdę. Oczywiście git otworzył mi edytor tekstu zwany Vim, ponieważ taka jest moja preferencja. Jeśli wy nie umiecie korzystać z Vima, to jak najbardziej to będzie inny edytor. To może być nawet notatnik pod Windowsem czy cokolwiek innego, może to być graficzny edytor. To jest tylko i wyłącznie kwestia bardzo prostej konfiguracji. Więc powiadomił mnie, że ok, jest commit. Jeden plik się zmienił, dodałem 8 linii, łącznie z pustymi niestety. Nasz projektor wymaga pustych linii dodawania, bo rura na górze. I tam coś tam o nowych plikach powiedział. Czego się teraz możemy dowiedzieć? O tym. Wpisujemy git status. Znowu. Nie ma nic do zakomitowania. To jest bardzo ważne. To znaczy, że nie dokonaliśmy żadnych zmian względem tego, co jest w historii. Możemy zobaczyć, co jest w historii za pomocą git log. Jest napisane, że jest jakiś tam commit, jest autor, jest data, no i jest wiadomość, którą napisaliśmy. Ta wiadomość może mieć więcej niż jedną linię, ale od razu mówię,
Najlepiej jest, jak w pierwszej linii będą najważniejsze rzeczy. Dlaczego? Pokażę Wam później. Teraz zmieńmy ten plik. Pokażę Wam swoją drogą, że ten plik działa. O, to będzie też... Działa. Nasz program. I teraz zobaczmy git status znowu. Co się stało? Mamy teraz pliki main i main.rs, ale nasz main, jak się okazuje, nie jest w repozytorium. Jest untracked files i jest w nim main. Teraz pytanie, czy powinniśmy dodać do repozytorium naszego tego maina? Nie, nie powinniśmy. Dlaczego? Ponieważ to nie jest coś, co sami napisaliśmy, w tym sensie, że to jest wygenerowane automatycznie, więc po co ma być to w historii, skoro możemy to wygenerować automatycznie jeszcze raz na podstawie tego, co w historii mamy. A druga rzecz, to nie jest plik tekstowy. Jak ktoś mi nie wierzy, że to nie jest plik tekstowy, wygląda to tak. Te małpy to są oczywiście... O, coś takiego w każdym razie. To jest program komputerowy skompilowany normalnie, to jest kod maszynowy, po prostu. Więc tego na razie w naszym repozytorium nie mamy. I nie chcemy tego mieć. Co więc robimy dalej? Zmieńmy nasz plik. I dodajmy żegnanie się ze światem. Nie będzie to długi program, bo wita się ze światem i będzie się żegnał. Jest. Co na to git? Będę używał komendy git status bardzo często, bo ona nam mówi, co się dzieje. I teraz tak. Jest zmodyfikowano main rs. Ale to jest na czerwono. Wcześniej, jak zobaczycie, jak mi się to uda przewinąć, okej, printowanie tego programu nie było najlepszym pomysłem. Never mind. Wcześniej było, że nowy plik na zielono. Okazuje się, że jest to ważna różnica, dlatego, że git pozwala dodać nam część zmian do repozytorium. Ale na razie zobaczmy, co się zmieniło. Jest git div. W sumie nie musicie tego używać. Git div pokazuje nam. Do pliku main.rs, jak widać tutaj, że chodzi o plik main.rs, dodaliśmy linię żegnaj okrutny świecie. Stwierdziliśmy, że to jest dobre. Być może, że nawet działa. I wpisujemy git commit. Co się okazuje? Zmiany, które nie będą w commicie. Main.rs. Nie ma żadnych zmian dodanych do commita, więc nic nie skomitujemy. Musimy zrobić jeszcze raz git add main.rs. Tym razem już nie kropka, bo albo dam kropkę i pokażę Wam, co się stanie. Git add kropka. I dodaliśmy teraz plik main. Nie chcemy tego. Więc podążamy za instrukcją. To jest bardzo ważne. To jest coś, czego większość ludzi, którzy umieją korzystać z gita, ale są początkujący, nie rozumie. Że jak piszemy git status i nie wiemy, co zrobić, żeby przywrócić do jakiegoś stanu, który był wcześniej, ten nasz status, to jest instrukcja na ekranie. Więc wpisujemy git reset. I plik. I przewróciliśmy to do takiego stanu, do jakiego chcieliśmy. Nie będę Wam teraz mówił, co robi git reset, żeby Wam nie zamieszać w głowach, bo po co. Jest instrukcja, jak go używać na ekranie, zawsze, więc naprawdę nie musicie się tym przejmować. No i teraz zrobimy git commit. Jest. Ale powiedzmy, że nie wpiszę teraz wiadomości. I wyjdę po prostu z edytora. I jest napisane, że
Sorry, nie zrobię commita z pustą wiadomością. Git nie pozwala robić commitów z pustymi wiadomościami. To jest dla waszego własnego dobra, ponieważ niepisanie wiadomości się źle kończy. Po prostu. Nie jestem w stanie wam tego udowodnić teraz, w tym momencie, bo mamy za mały program, ale jak będziecie pracować kiedyś z jakimś projektem, w którym ktoś, nawet wy, będziecie pisać puste wiadomości, to szybko stanie się problemem. Ale spróbujmy zrobić jeszcze co innego. Wróćmy do naszego pierwotnego stanu, że zmodyfikowaliśmy main.rs i chcemy zrobić commita, tak jak wcześniej, ale nie dodaliśmy żadnego pliku. Żeby wam się nie wydawało po prostu, że to jest niewygodne strasznie, że trzeba za każdym razem dodawać, można zrobić git commit -a. To -a to jest parametr, który mówi: dodaj wszystkie pliki, które już są w historii. W tym wypadku, czyli wszystkie zmodyfikowane. Nie nowe, tylko zmodyfikowane. Czyli w tym wypadku to będzie main.rs, ale nie main. Czyli to jest dokładnie to, czego byśmy się spodziewali. Że zmieniliśmy coś, robimy commita, w commicie automatycznie znajdują się rzeczy, które powinny. Jest, wpisuję sobie zmianę. Pożegnanie ze światem. Jest. Jest też w historii. Mamy najpierw zaimplementowane Hello World, a później mamy pożegnanie ze światem. Jest to w odwrotnej kolejności. Na górze są te nowsze zmiany, dlatego że najczęściej obchodzi nas najbardziej to, co jest, co było ostatnio, a nie to, co było kiedyś. I to, co wam teraz pokazałem, wystarczy do używania Gita. Na własne potrzeby, co prawda, bo aktualnie wiemy, jak stworzyć repozytorium i jak tworzyć historię, ewentualnie przeglądać ją i tak dalej. To wystarczy, żeby pracować na własnym komputerze z Gitem i tak naprawdę w tym kontekście przez długi czas nic więcej może nie być wam potrzebne. A teraz spróbujmy zrobić coś zdalnie. Jak wiecie, albo i nie wiecie, jest taka strona GitHub. To jest jedna z popularniejszych stron w internecie, mimo tego, że jest specjalnie pod Gita zrobiona. Tam są repozytoria Gita tylko. To jest jedną z popularniejszych stron w internecie. I możemy sobie ściągnąć z niej jakieś repozytorium. Jesteśmy na GitHubie. I teraz znajdziemy jakieś repozytorium, powiedzmy. Co? MS Builda? Albo Canonball. MS Build. Zobaczmy. Microsoft MS Build. Zobaczymy, jakie repozytoria robi Microsoft w takim razie, za sugestią kolegi. Tutaj mamy URL-a, adres. Wychodzimy do katalogu wyżej. I teraz tak, jak pobrać repozytorium z sieci? Zrobimy git klon i ten nasz adres. Coś tam się będzie działo przez chwilę. W ten sposób się pobiera każde repozytorium Gita. Każde. I wchodzimy do katalogu msbuild. Są pliki. Jest historia. Patrzcie, jakie piękne wiadomości pisze Microsoft. Takie długie, opisujące wszystko, co się dzieje. W szczególności... Tak. Fixed typos, spelling fixes, fixed so typos. Mają dużo literówek. Okej. Okay. Jak widzicie,
Jak widzicie, tak wyglądają prawdziwe repozytoria Gita. I teraz możemy z tym pracować. Możemy sobie zmienić plik build.cmd. Nie widać? OK. I zrobić commita. I zapisać go. I teraz moglibyśmy wrzucić to na GitHuba z powrotem. Tylko że nie mamy uprawnień do zapisywania do tego repozytorium. Jak widać, jest to dobra decyzja. Wiecie, śmiejecie się, aha, bo nie widać tego, co jest na górze. W sumie zrobimy to tak, żeby uniknąć dalszych problemów. Teraz to będzie jakoś widać, prawda? OK, teraz będzie widać pierwszą linijkę w terminalu już. Ja wiem, że to jest śmieszne, żeby wprowadzać takie zmiany, a potem wrzucać je z powrotem do repozytorium, ale byli i tacy. Zdarzało się parę właśnie próśb o wrzucenie do repozytorium takiego kodu. A jak się zdarzało, znaczy można. Gdybyśmy chcieli to wrzucić, to byśmy zrobili git push. Mogę to zrobić. Username. Aha. No nie zaloguję się teraz do GitHuba, niestety, ale gdybyśmy mieli to skonfigurowane, to moglibyśmy to zrobić. Ale spróbujmy w takim razie, bo nie potrzebujemy sieci do tego, żeby klonować projekty. Powiedzmy, sobie zrobię inny katalog. Inny katalog. I będę chciał do niego sklonować. Z katalogu wyżej MS Builda. Jest. I teraz stwierdziliśmy, jak widać, sklonowałem ze swojego repozytorium lokalnego, w którym ta historia jest. Więc mój ostatni commit jest. I stwierdziliśmy, że ten kod nie będzie działał, więc zrobimy tak. Znów commit. Teraz coś wam pokażę. Minus A dodaje wszystkie pliki, ale są też inne opcje. Na przykład minus M, które pozwala dać wiadomość commita w linii comment. Postanowię wzorować się na profesjonalnych inżynierach z Microsoftu. I jest. Naprawiłem literówkę. I teraz mogę zrobić pusha. Co? aha, tak, nie mogę zrobić pusha, przepraszam. Pusha mogę robić tylko na serwer, ale mogę zrobić co innego. Wejdę do tamtego repozytorium i stwierdzę, że podoba mi się ta zmiana w drugim katalogu. Zrobię pulla. Aha, kurde. Dobra, nie chcę wam komplikować życia tutaj, więc co? Co ja mogę tak zrobić? O właśnie, to jest dobry pomysł. GitHub to nie wszystko. Mamy też inne. Zrobimy sobie nowy projekt. Tutaj są ciekawe komitety na asadzie. LA projekt 1. To będzie projekt publiczny. Tak. I teraz
Fajnie mamy instrukcję, widzicie, żeby to zrobić. O, i zrobimy tak. Skopiujemy sobie to do naszego projektu. I wkleimy. Zmodyfikowałem to trochę, ale nieważne. I teraz patrzcie, zrobię git push. Jest. Teraz na naszym serwerze mamy sklonowanego MS-builda z najlepszymi poprawkami. To jest ta działająca wersja po prostu. Polecam. Jak widać, mamy tu historię. Na GitHubie jest to samo, tylko że nie chcę wrzucać do internetu tego typu commitów. To jest nasz wewnętrzny system. O, widać zmiany, tak? I co teraz możemy zrobić? Możemy wejść w inny katalog. Tutaj też dodać... Też możemy zrobić tu pusha. I zadziałało. I teraz będzie, jak widać, naprawione literówki. Nie wiem, czy to widać w sumie. Coś tam widać. Tak. I teraz bardzo ważna rzecz. Możemy te dane ściągnąć w innym miejscu. Teraz jak sobie wejdziecie, jakbyście wpisali coś takiego, git małpa, nie, przepraszam, http://git.asi.wroclaw.pl/mev/ela/projekt1, coś takiego, i zrobili git klona, to to powinno zadziałać. I moglibyście na żywo ściągać te zmiany, które ja tu robię. I teraz ja zrobię dokładnie to. Zrobię git pull, czyli ściągnij nowe zmiany. Jest, działa. I teraz to wystarczy, żeby pracować z prostymi projektami zdalnie również. Także jak nie chcecie słuchać, już wam się znudziło, jak przynudzam, i chcecie znać tylko podstawowe komendy w gicie, to to wystarczy. Mamy init, clone, pull, push, commit. To są najbardziej podstawowe. Co? No dobra, może być też add. Te mniej podstawowe to są log i ewentualnie div, żeby zobaczyć zmiany. Reset nie jest potrzebny, dlatego że nie trzeba wiedzieć, co robi reset, żeby z niego korzystać, bo jest napisane dokładnie, co należy wpisać, żeby osiągnąć dany efekt. Bo reset potrafi robić bardzo różne rzeczy. A to, co jest w instrukcji, to jest tylko mała część. I zaraz właśnie będę opowiadał dalej. Przede wszystkim, bardzo ważna rzecz w gicie to są merge. Merge są wtedy, jak zmieniamy dwa kawałki kodu. Powiedzmy, że mamy teraz dwóch. Zrobię sobie projekt 2. Czy ktoś mi pomoże? Kto jest chętny mi pomóc i Magita? Okej, okay. To zrób tak. Zrobię teraz projekt nowy. Nowy projekt. La projekt 2. On też będzie publiczny. Wyszło ci LS. LS? Tak. Okej. Okay. No to wyszło mi LS. LS projekt 2 też może być. Dodam cię do projektu i teraz będę chciał zaraz, żebyś zmodyfikował kod. Żebyście zobaczyli, że to działa. Piotr Skorupa. To jest kolega. On będzie masterem. Bo jest tak zaawansowany w gicie po prostu, że dam mu uprawnienia do wszystkiego. Ufam mu, że nie usunie tego kodu. Ehe, jasne. I teraz, teraz wezmę właśnie projekt. Nie, wezmę to.
skopiuję sobie bezpośrednio już PO komendy, żeby nie było, że wiem, co robią. I zrobiłem pusha. Jest. Master do mastera. W sensie to o tym, co to jest master w kontekście Gita, to zaraz. W każdym razie wrzuciłem zmiany na serwer. Teraz ja tu sobie coś wprowadzę, jakieś zmiany, a w międzyczasie kolega wprowadzi inne. I zobaczymy, czy się program będzie kompilował, tak by the way. To jest dobre pytanie. Dodaj 2x, powiedzmy. Okej, okay. Mamy nasz program, bardzo skomplikowany. Dodaję, mam funkcję dodaj 2, która tak naprawdę mnoży razy 2. I o, a w sumie to jest dobre, dodam 0, żeby wyszło 0, a nie minus 4. I okej. I sobie to skomituję. Naprawiłem jakieś tam literówki, ja przynajmniej tak uważam. Teraz kolega wprowadza inne zmiany i wrzuci je do repozytorium. Zrobione? Spróbuję zrobić push. Teraz to żeś zepsuł, żeby nie powiedzieć inaczej, bo już zmiany są na serwerze moje i teraz to ty będziesz miał problem, który ja chciałem pokazać. Zrób forsa. Zaraz. Będzie na to czas. Jeszcze, mam nadzieję. Wow. No. Jest? Ok, teraz kolega zrobi coś, czego nie należy robić. Właśnie po to dałem mu mastera. Nadpiszę historię. Będzie udawał, że to się nie stało, co ja teraz zrobiłem. A ja spróbuję wrzucić zmiany jeszcze raz. Bo teraz jak ja spróbuję wrzucić, to jest everything up to date, czyli nic się nie zmieniło na serwerze, wszystko jest ok. Stan na serwerze jest taki jak u mnie. Te zmiany, te literówki, które poprawia, w czym problem? Kolega jest takim ekspertem, że po prostu nie chce się zniżać do poziomu, w którym coś takiego robi, więc potrzebował konsultacji. Teraz o, właśnie. Próbuję zrobić git push. Rejected. Moich zmian nie przyjmuje. Dlaczego moich zmian nie przyjmuję? Dlatego, że kolega wprowadził zmiany i gdybym ja chciał wprowadzić te zmiany, na jego, nie mając jego zmian u siebie, to mogłoby się stać coś dziwnego. Co się zaraz stanie? Dlatego muszę zrobić git pull. Konflikt. Co to jest konflikt? Czemu jestem w konflikcie z moim tak dobrym kolegą? No to okazuje się, że on wprowadzał zmiany w tym samym miejscu, w którym ja. Czyli w jedynym pliku, który mamy. I te zmiany wyglądają tak. To jest ta moja część. To jest... Tak. To jest część kolegi. I teraz musimy coś z tym zrobić. Zamiast robić to ręcznie,
To się nazywa właśnie merge, czyli łączenie zmian. To występuje względnie rzadko. Ja tutaj celowo zrobiłem taki przykład, że mamy jeden plik, który edytujemy w tym samym miejscu, więc zmiany muszą na siebie nachodzić. W praktyce to nie dzieje się tak często, ale jak się dzieje, to musimy umieć sobie z tym poradzić. Więc jest coś takiego jak merge tool. To otwiera edytor, który pozwala nam merge'ować. Daj enter i to otwiera nam okno. Jeszcze raz, żeby nie otwierało nam okna tylko w konsoli. OK. To jest narzędzie bardzo piękne do merge'owania. To pokazuje w jednym oknie, czyli gdzieś tutaj lokalną wersję. Gdzieś tutaj lokalną wersję po lewej, po prawej zdalną wersję, a po środku coś dziwnego. Nie umiem używać tego narzędzia, by the way. Nie używam go. Pokazuję wam, że jest. Są pewnie lepsze narzędzia do tego. W każdym razie edytujemy to, co jest na dole. To jest faktyczny plik, który jest. I zrobimy tak. Postanowimy połączyć to, żeby były dwie rzeczy. Usuniemy jego funkcję, bo nie jest taka super, jak mu się wydaje. Żeby nie poczuł się za fajny, wiecie. O, i zrobimy tak. I bez super funkcji. Zapiszemy, zamkniemy to wszystko i zobaczmy, jak ten nasz nowy plik wygląda. Jest ocena prelekcji i jest lubię placki, czyli wszystkie zmiany są. Zobaczmy więc, co się stało z naszym pięknym repozytorium. Zmodyfikowano main RS. Trzeba zrobić teraz commita. I pousuwać swoją drogą te śmieci, które merge tool nam zrobił. Robimy więc commita. Kropka. No, tak też można. To jest najlepszy commit, najlepsza wiadomość commita, jaka jest, czyli kropka. To się pisze, jak nie ma się pomysłu na nazwę commita, a trzeba coś wpisać. Czyli wpisujemy takie nic. Nie róbcie tego w domu. Na szybko posprzątam. OK. Zostały nam dwa pliki z powrotem i mamy naszą historię. I teraz pokażę wam coś. To jest historia, która wygląda tak, że najpierw było pożegnanie ze światem. Nie, przepraszam. W ogóle super commit jest na dole, tak jakby to był pierwszy commit w ogóle w projekcie. Nie wiem jak... Dlaczego? Nie wiem. Znaczy... Aha. Tak. Mój zegarek systemowy źle działa. To dlatego. Nie, to mój źle działa. Ja wiem, że mój zegarek systemowy źle działa, bo jest w konflikcie z Windowsem. I teraz pokażę wam, jak historię Gita wyświetlić w wygodny sposób za pomocą programu Gitka, który mi się nie odpali. To nie jest część normalnego Gita, więc... taka... OK. Gitka to jest program, który służy do przeglądania historii. Zaraz pokażę, jak to zrobić w konsoli, bez żadnych zależności. Gitlog też to potrafi. Ale jak lubicie, to Gitka jest programem graficznym. Jak zwykle nic nie widać, bo czcionka jest za mała. Ale wygląda to generalnie tak. Mogę sobie klikać, coś mi tam pokazuje, zmiany mi pokazuje. A teraz zróbmy to w konsoli. Uwaga, to będzie skomplikowane. Gitlog... One line. Zacznijmy od tego. To mi pokazuje wiadomości w jednej linii, żeby nie było ich za dużo, bo inaczej by się nie zmieściły na ekranie zbyt łatwo. I graf. I to mi pokazuje bardzo ważną rzecz, że od mojego pożegnania ze światem były dwie wersje, które się rozeszły. Moja i kolegi. Teraz te dwie wersje połączyliśmy w komicie nazwanym kropką. I na tym polega merge'owanie. Nie jest to takie straszne.
Teraz, co jeszcze możecie chcieć wiedzieć? Możecie w każdej chwili przejść do tak zwanego innego brancha. Głównym branchem jest master i to jest wersja kodu, tak jakby na której pracujecie. Czyli chcemy zrobić naszego innego feature'a jakiegoś w naszym projekcie, ale nie chcemy grzebać w głównej gałęzi projektu, bo nie chcemy tego wrzucać na serwer. Do przełączania się pomiędzy branchami służy komenda git checkout i z parametrem -b potrafi stworzyć brancha. Nowy feature. Nowy lepszy feature. I teraz przełączyliśmy się na nowego brancha, nowy lepszy feature. Co się zmieniło? Nic. Ale teraz jak zrobimy commita, którym ten commit będzie lepszy dlatego, że będzie miał 5 wykrzykników zamiast 3. Muszę mieć inwencję, żeby takie rzeczy robić na żywo. I zobaczmy, co się zmieniło. Usunęliśmy linię z 3 wykrzyknikami, dodaliśmy linię z 5 wykrzyknikami. Tak, git nas informuje, że linia się zmieniła. I teraz robimy commita. Aha. Okej. Znów nie mam nic w komicie, więc dodam minus A. Swoją drogą to można łączyć. Można zrobić minus AM. Lubię placki bardziej. Teraz. Nieprawda. Kolega mówi, że nieprawda. Ale ja mu nie wierzę. I teraz mamy tego naszego komita, ale on nie jest w masterze. Zaraz wam pokażę. Jak dodamy jeszcze decorate i all, to zobaczymy, że master jest commit wcześniej. Co oznacza, że jak zrobię git checkout master i zrobię git push, to ok, wrzucą się zmiany, ale najnowszy commit w tych zmianach to będzie ten mój merge, którego zrobiłem. Ten z kropką. Tego mojego brancha nie ma. Co się z nim stało? Co się tego nowego commita mojego nie ma? Co się z nim stało? On jest w innym branchu. Branch to jest inna gałąź commitów, inna gałąź historii, którą możemy potem z powrotem dołączyć do mastera, bądź nie. Często jak mamy jakiś odizolowany kawałek kodu, tak jak mówiłem, którego nie chcemy wprowadzać do produkcyjnego systemu, a jednocześnie chcemy pracować nad tym produkcyjnym systemem, to robimy to w innym branchu. Jeszcze jest head na niebiesko. Pewnie tego nie widać. Nadal tego nie widać. To jest dużymi literami head, to co zaznaczam. Head to jest to, gdzie jesteśmy teraz. Czyli jak zrobię, przełączając się na mastera, to widać, że jestem teraz na masterze. Jest też Origin Master. Co to jest Origin Master? Jak to jest Origin przez nazwa, to jest branch na serwerze, który jest nazwany Origin. Domyślna nazwa to jest Origin, więc to jest nasz serwer, z którego zrobiliśmy klona. Czyli w tym wypadku to o. W ten sposób, jak się znowu przełączymy, nowy lepszy feature, to jesteśmy znowu tu. Znowu się przełączymy na mastera. I teraz postanowiliśmy, że ten feature jest dobry. Więc piszemy git merge. To git merge explicite dołącza coś do naszego brancha. Nowy lepszy feature. Konfliktu nie ma. Robimy git push. Ale wcześniej robimy git log, który pokazuje nam, że teraz tak. Origin master jest trochę niżej, czyli jest z tyłu za nami, a nasz master i nasz branch są w tym samym miejscu. O to nam chodziło. I robimy git push. Jest. No.
I teraz tak. To, co wam teraz będę pokazywał, bo tak naprawdę pokazałem wam wszystko, co jest w praktyce używane. Ale pokażę wam jeszcze dwie rzeczy, żeby wam nie przedłużać, które... Pokażę wam jeszcze dwie rzeczy, które uważam za przydatne. Git blame, jakiś plik, który pozwala nam zrzucić na kogoś winę. Niestety wszystkie, cały kod jest mój. Dlaczego cały kod jest mój? Mimo tego, że część kodu jest kolegi, chociaż nie, w sumie faktycznie, nawet jego kod zmieniłem. To pokażę wam jeszcze, jak przechodzić pomiędzy commitami. To też jest w sumie ważne. Te numerki, które tutaj mamy, te dziwne sekwencje znaków, to są identyfikatory commitów. Możemy przejść w każdym momencie do takiego identyfikatora, robiąc git checkout, który, tak jak mówiłem, służy do przechodzenia między branchami, ale też między commitami. Jest duże ostrzeżenie, nie commituj teraz, bo nie jesteś na branchu. Jak teraz skomitujemy, to ten commit będzie w takim stanie, że potem będzie problem. Log. Ale jak widać, jesteśmy tu. Ale tak naprawdę chcemy przejść na super commita, a nie na tego, bo tu jest kod kolegi i zrobić git blame'a. Znowu nazwa pliku. Ok, i teraz widać. Jestem ja i jest Piotr Skorupa. I teraz widzimy, że ta funkcja, która nie jest taka super wcale, to wszystko jest jego wina. To on pisze taki kod. I po to jest git blame. Do zwalania winy na ludzi. Nazwa intuicyjna, prawda? Druga rzecz, którą chciałem wam pokazać, ale zanim jeszcze, to wróćmy na mastera. To jest git bisect. Bisect w sumie. To jest bardzo skomplikowana komenda, która pozwala dowiedzieć się, kiedy program przestał działać, bo on się teraz nie będzie kompilował. Jak widać. Teraz chcemy znaleźć, kiedy się przestał kompilować. Robimy start i podążamy za instrukcjami. Aha. Dobra. Może faktycznie nie będę wam tego pokazywał. Nie, no bo... Dobra, zrobimy git bisect bad. Nie chciał nam przejść. Dobra. Ta komenda jest... A, git checkout. Git bisect działa tak, że oznaczamy mu good, nie god. Że oznaczamy mu rewizję, czyli commity, które są dobre i które są złe. Te, które są dobre, to działają, te, które są złe, to nie działają. I robimy git bisect run. OK. Aha, jestem teraz tu. I on się przełączył nam na jakieś miejsce. I teraz oznaczamy to jako git bisect bad. Co? Aha. Dobra. Zapomniałem, jak się tego używa. Zrobimy tak. Reset. I po problemie. Aha, właśnie. Bardzo ważna rzecz. Jakbyście stwierdzili, że merge wam nie wyszedł i nie chcecie już merge'ować. To mi się często zdarza. To jest bardzo ważna komenda git merge abort. There is no merge to abort, bo nie ma merge'a. To zamiast bisecta pokażę wam inną ważną rzecz. Rebase. Nie używajcie tego. Ale działa. Rebase działa w ten sposób, że jak teraz kolega zrobi
jakąś zmianę i ja zrobię jakąś zmianę. Zrób jakąś zmianę. Pomogę. A, dobra, już wiem. Żeby się to kompilowało. Zobaczymy, że się kompiluje w ogóle. O, skompilowało się. Jest. Ocena prelekcji 0 na 10. Co to za prelegent, który robi jakieś, lubi jakieś placki w końcu. I teraz ja sobie to skomituję. Znowu napisałem wykrzyknik na końcu. Znowu zapomniałem o minus a. Jest. Teraz kolega robi tam zmiany jakieś swoje. W sumie to powinienem to zrobić inaczej. Poczekaj, chwilę. Zrobimy to w nowym, lepszym feature'ze. Ponieważ bo mogę. Dobra, zrobiłem swojego feature'a, kompiluje się w innym branchu i ściągam dane z serwera. Teraz możemy zobaczyć, że mój branch i to, co ściągnąłem z serwera, wymaga merge'a. Ale ja stwierdzam, poudawajmy sobie, że to nie był wcale merge. Więc wchodzę na swój... na swój nowy, lepszy feature i robię git rebase master. Co to robi? To mówi, weź, przesuń się, w sensie przesuń komity, które są od wspólnego z masterem komita do mastera. Co oznacza, że przesuń kompiluj się nad mastera zamiast nad lubię placki bardziej. No i to zrobiłem i teraz jak wyglądają moje zmiany? Faktycznie, nie potrzebuję robić merge'a, tylko udaje, że ja te swoje zmiany wprowadziłem później. Zobaczmy, jak mój plik wygląda. Zmienił funkcję, dodał funkcję sobie tutaj, że nie umiem wrasta faktycznie. Nie było konfliktu tym razem, bo to były faktycznie zmiany w różnych miejscach. Gdyby był konflikt, to bylibyśmy w tej samej sytuacji, co robilibyśmy merge'a. Rebase nie jest magiczny. Tylko dlaczego mówię nie róbcie tego? To jest fajne, bo to powoduje, że nie mamy dziwnych rozgałęzień w historii, ale to jest niebezpieczne, bo jak zrobię teraz tak, git push, jak zrobię git push tutaj, to będzie, twojego brancha nie ma na serwerze, zrób brancha na serwerze. Jest napisane jak. Więc nie będę tłumaczył. Ale jak wejdę na mastera, włączę nowy lepszy feature, czyli zrobię pusha, to te zmiany są już na serwerze, tak jak mówiłem. Ale jak będziemy grzebać z historią, która jest na serwerze, to nie będziemy mogli potem robić pusha. Dlaczego? Dlatego, że żeby wrzucić zmiany na serwer, to nasze zmiany muszą być dokładnie do przodu względem tego, co jest na serwerze. Nie może być tak, że są obok, nie może być tak, że są do tyłu. W tym sensie, że jak mamy naszego loga i powiedzmy tutaj będzie origin master, gdzie zaznaczam, to my musimy być nad tym.
Ale nie może to być tak, że na przykład tu jest Origin Master, a my chcemy spuszować to. To widzieliśmy, że nie zadziała. Jak będziemy grzebać w historii i ruszymy któryś z komitów, a rebase to jest grzebanie w historii, to jest przesuwanie komita z jednego miejsca na drugie. Więc trzeba, nie można mieć wątpliwości, że zrobiliśmy coś, co się tak naprawdę nie stało, bo udajemy, że było inaczej. Więc jak będziemy grzebać w historii i ruszymy komita, który jest na serwerze, to będziemy mieli już inną historię niż tą, którą ma serwer. I to jest sytuacja bez wyjścia. Chyba że jesteśmy adminami, wtedy możemy zrobić git push minus f i to nam przejdzie zawsze. Ale to ma swoje wady, bo jak teraz sobie zrobię, powiedzmy, jest git remote, który jest, tak jak było tam pokazane, steruje zdalnymi serwerami. W tym momencie ustawiłem serwer na repozytorium naszego pięknego MS-builda, który formatuje dysk. I teraz robię git push i on nam to odrzuca, bo to nie jest repozytorium MS-builda. Ale jak zrobię git push minus f, to właśnie nadpisałem sobie całe repozytorium. To jest bardzo niebezpieczna operacja. W ten sposób można usunąć całe repozytorium. Jak ma się do tego uprawnienia? Dlatego nie używajcie rebase'a, zanim dwa razy nie pomyślicie. I nie używajcie git push minus f. Oczywiście git rebase abort jest bardzo dobrą komendą. Jak nie wiecie, co macie zrobić, co się zdarzało mi przez pierwsze 15 użyć rebase'a, to git rebase abort się przydaje. Co dalej? Jakich nazw komitów nie robić? Jest taka strona whatthecommit.com, która generuje losowe wiadomości komitów. To są te, których macie nie używać. Kropka też w nich jest. Tak. Jak chcecie dowiedzieć się więcej na temat Gita i czegoś wam nie powiedziałem, to jest taka książka dostępna online za darmo, zwana progit.org. To jest książka, z której można dowiedzieć się wszystkiego na temat Gita, łącznie z tym, czego wam nie powiedziałem. A nie powiedziałem wam wiele, ale po co mam wam mówić więcej, skoro najważniejsze są podstawy. W tej książce jest wszystko, tak naprawdę. Ona ma rozdział na temat, na przykład, wewnętrznych mechanizmów Gita. Można w niej przeczytać, nie pamiętam o czym już. W każdym razie wszystko, co jest potrzebne. Także progit.org. Można też napisać do mnie maila, jak chcecie. Najlepiej z jakimś mądrzejszym pytaniem niż dlaczego kropka jest złą wiadomością w komicie. Ale to też mogę odpowiedzieć. asi@mef.pl to jest mój mail do spraw asiowych. Ja generalnie lubię rozmawiać z ludźmi, także nie krępujcie się. I to chyba tyle. Generalnie jest tak, pytania zaraz. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą musicie wiedzieć. Git nie gubi informacji. Nie musicie się martwić, że z tą historią się coś stanie. Tak długo jak fizycznie nie usuniecie katalogu, to nawet jak zgubicie gdzieś komita, a robiąc dziwne rebase'y da się zgubić komita, to da się go zawsze odzyskać. Jak go odzyskiwać? Polecam zajrzeć do książki, bo i tak nie zapamiętacie, jak wam powiem. Jest to proste. Wystarczy wpisać git reflog i to pokazuje wszystkie komity, wszystkie stany repozytorium, w jakich to repozytorium było, łącznie z tymi, które zepsuliśmy rebase'ami. Ale to jest szczegół.
Najważniejsze to jest to, żebyście umieli zrobić commita, pusha, pulla i klona. Nawet inita się nie używa aż tak często. A jak się używa, to GitLab czy GitHub dają instrukcję, jak to zrobić. Także pytajcie. Jak macie pytania, chętnie odpowiem. Dobra, ktoś rozumie, co powiedziałem ogólnie? Nie widzę rąk w górze. Ja rozumiem. Okej. Ale Alibaza nie będę używać, bo i tak nie zrozumiałem. Okej. Ktoś jeszcze rozumie, co powiedziałem przez tą całą prelekcję? Ktoś wie, jak okej. Tutaj jedna osoba, druga, trzecia. Jest super. Pierwszy rząd jest leżą szyderców. No, ale... Nie, słuchajcie, ja wiem, że trudno jest podczas godziny, jak ja o tym mówię i pokazuję wszystko po kolei, zrozumieć, jak to działa. Polecam naprawdę. Weźcie, spróbujcie, przetestujcie, pobawcie się. Jak czegoś nie będziecie umieli znaleźć albo zrozumieć, to napiszcie maila, to przynajmniej skieruję was w dobrą stronę. Tak, nagranie jest na YouTubie. Mam nadzieję, że moją konsolę na YouTubie będzie widać. Podobno widać. Także dziękuję i zapraszam swoją drogą na następne prelekcje. O czym będzie następna? Niech kolega powie, bo... Tak, to za dwa tygodnie będzie o stronach internetowych w Pythonie, a za 4 tygodnie kolega jeszcze raz poprowadzi wykład, tym razem z Rasta. Tak, będę mówił o Raście. Rast to jest język, w którym pisałem dzisiaj mały program. To jest bardzo fajny język, bardzo mi się podoba. I nikt go praktycznie nie zna, więc mam o czym mówić. Także do zobaczenia.